Siemanko moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwie duże puszki kolekcjonera i zrobimy pojedynek pomiędzy trafionymi w środku kartami limitowanymi. 64 zł i 50 groszy. Tak wygląda cenowo ten produkt. Niestety nie ma tutaj stuprocentowej pewności, że wpadnie rarka. Do tej pory w dwóch chyba puszkach trafiłem, a w dwóch nie więc zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie. I w pierwszym produkcie mamy takie limitki. Paulo Dias e, z River Plate. Następnie Kylian Mbappé Paris Saint-Germain i trzecia to z Milanu Charles De Ketelare. Więc Milan, River Plate i Paris Saint-Germain. Jeżeli w drugiej pustce będzie któraś z tych limitek, czy tam klub, to niestety nie będziemy mogli złączyć saszetki. A jeżeli będą różne kluby, to wtedy sobie saszetki złączymy i będzie ich razem 18. Juventus, Nicolo Fagioli, Bayern, Matis de Licht. Więc na razie jest idealnie, i kto jako. Trzeci wpadnie? Real, Tibo Courtois, więc możemy saszetki złączyć. Końcy 350. No i liczę w końcu, że uda się trafić kartę Momentum, bo jak na razie nie trafiłem jeszcze. W tamtym roku wpadały bardzo często mi, a w tym jeszcze nie wpadły. Tutaj sobie puszeczki położymy i lecimy. Pojedynek sześciu klubów. Zobaczymy, która puszka zwycięży. I będzie Rarka, moi kochani, od razu na wstępie pierwsza saszetka, czyli tym razem mamy Rarkę Alison z Liverpoolu. Nie ma tego klubu, więc Rarkę obok ułożymy i mamy Ajax, Juventus, Timothy Wea. Ponownie Ajax. Lazio oraz Inter Lautaro Martinez. Manchester United, Palmeiras, Milan, mamy Juniora Messiasa, Real, Joselu, Palmeiras i Inter. Ponownie Inter, Real, Rodrigo, Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, Marsylia i ponownie PSG, Nuno Mendes i Bayern, Thomas Miller. Więc jak na razie tylko tutaj River Plate jeszcze bez punktu, a prowadzi Puszka po prawej stronie 4 do 3. I znowu Bayern. Benjamin Pavard. Real. Top keeper. Courtois. Manchester City. Człomeni. Real. Ajax i Barcelona. Liverpool. Mamy Double Trouble. Inter. Time Machine. Logo Eintrachtu, Manchester United, Ajax i Juventus. Paul Pogba. 3 do 8. Uu, uciekli. Konkretnie. I kolejna karta, kolejny punkt. Kapitan Neuer. W końcu mamy River Plate, Titan, González, Pires. Logo PSG, Atletico, Ajax i Barcelona. Więc w tym momencie 5 do 9. Manchester United, Double Trouble. I mamy Rakę Invincible. I kto tutaj jest? Paris Saint-Germain, Liverpool, Barcelona i Atletico, czyli tylko jest Paris Saint Germain, więc punkcik tutaj. Bayern, Jamal Musiala, River Plate, Eintracht i Bayern Mane No robi się coraz tutaj ciekawiej. Dużo kart spada dla tych sześciu klubów. Newcastle, Dominator Beltran logo Ajaxu, Eintracht, Newcastle i Liverpool. Czyli mamy wynik 8 do 11 z tego co tutaj liczę. Juventus double trouble. Logo Benfiki, Barcelona, Arsenal. Paris Saint Germain i Arsenal Newcastle, Logo Palmeiras, Arsenal Juventus, Timothy Wea, Danilo, Paris Saint Germain i Palmeiras. Double Trouble Real. Inter. Ponownie Real. Trzymaj River Plate. Manchester United. I River Plate. Ile mamy jeszcze saszetek? 3-7. Więc jeszcze jest dużo do otwierania. Z Milano tylko jedna karta na razie. Fans favorite Mbappé. Paris Saint-Germain. Liverpool. Logo Palmeiras. Milan, Mesajas. Po raz drugi. Eintracht i Kalulu. Milan. Trzy karty. W końcu ruszyło coś. Mamy Manchester City. Atletico Topkipper. Arsenal. Eintracht. Ajax i Liverpool. Bayern. Mamy Noera po raz drugi, Dominator Robert Lewandowski, Paris Saint-Germain, Ruiz, Real Hossel, Manchester United i Rudiger Real. Double Trouble Manchester United z Realu Time Machine Modric. Benfica, Manchester United, Palmeiras i Milan. Tiau, Newcastle, Bayern, Magician Kimmich Real, Carvajal, Marsylia, Ajax i Lazio. Dwie saszetki zostały Bayern, Benjamin Pavard, Giant, Kevin De Bruyne, Barcelona, Arsenal, Manchester United i Real Madrid, Nacho. Ostatnia saszetka. Manchester United, Paris Saint-Germain, Titan, Marquinhos, Logo City, Arsenal. Paris Saint-Germain, Equitique i Newcastle. A więc koniec. Liczymy punkciki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery to jest dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewiętnaście kart po lewej stronie. A tutaj ile mamy samego Realu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli tutaj już mamy, tak jakby remis po 19, dochodzą karty z Juventusu, więc wygrywa puszka po prawej stronie. No i były dwie rarki, po jednej w każdym tutaj produkcie, w każdej dużej puszce, więc tym razem się sprawdziło. Padła Invincible i Alison na Top masterzy, nadal brakuje mi z Milanu Rafaela, Leao, ale mam nadzieję, że koniec końcem wpadnie. Jeżeli chodzi o karty momentum, na razie nie ma nic, nie wpadła ani jedna jeszcze, a już troszkę tego otwierałem, ale myślę, że z czasem wszystko powpada. Także na tym kończę dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć wam.